magazyn sportowy Czas zacząć w studiu dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich Agnieszka Kobus-Zawojska. Dzień dobry. I drugi z prowadzących Łukasz Starowiejski. Zaczynamy od French powiem, bo sensacyjnie się zaczął ten turniej dla nas. Magdalinet pokonała jedną z faworytek, on z Jaber. A my liczymy, że ten turniej będzie dla nas układał się jeszcze piękniej, no bo w końcu za trzy godziny na kort, za niecałe trzy godziny na kort wyjdzie go Świątek. I mamy gości związanych z tenisem. Klaudia Jans-Ignacik, finalistka French Open sprzed 10 lat. Obecnie komentatorka tenisa. Dzień dobry. Dzień dobry. I jej mąż Bartek Ignacik. Turbo Ignaciki? Turbo Ignaciki, tak, turbo. Dzień, dzień dobry, czyli tak dwukrotna medalistka, trzykrotna uczestniczka i my, Łukasz. No i my. No i, oglądamy no i my, my, Sali my, my oglądamy My szali na biało. Tak, my oglądamy Igrzyskę. No i Turbo Kazaku, Turbokowi w końcu. Tak jest. I ostatni komentator tenisa. Um... No nie ostatnio, no tak, bo ja pamiętam, zacząłem Puchar Federa, Puchaj Drewisa kontować 10 lat temu, no to już tam troszkę tam czasu minęło. Ja bym zaczął od takiego wspomnienia twojego. Wiesz, bo czas. będziemy, Wchodzimy w ten Paryż, wejdźmy w niego głębiej. E, powiedz mi, jak to było w tym finale? Jak jest w ogóle w Paryżu, ten turniej? Jaki jest? Jak, jak wygląda gra w finale? O, to tak. To dwie rzeczy. No, gra w finale jest spełnieniem marzeń. Czymś takim, o, który, o czym marzy się jako małe dziecko, ale jakby nie do końca chyba ma się świadomość tego, ile trzeba... Czasu poświęcić na treningi, ile trzeba poświęcić w ogóle życia na to, żeby dojść do takiego poziomu, żeby zagrać w takim finale. I też chyba nie ma się takiej świadomości, że, że to jest do końca do spełnienia, bo, bo to się tak rzuca, bo każdy tak mówi, że chciałby wystąpić w finale Wielkiego Szlema. Ale no, żeby, żeby tam się znaleźć, to to, to już jest to, druga sprawa. No a gra się już. To, to już jest sama przyjemność po prostu wystąpić na głównym korcie wielkiego turnieju i, i mieć jeszcze przy sobie te osoby, które są najbliższe. Zwłaszcza, że to było świeżo upieczone małżeństwo, tam kilka miesięcy mieliście stażu małżeńskiego, jeżeli dobrze przeczytałem. Rok. Bartek, bardzo Rok. się denerwowałeś? Ja, ja pamiętam, że ja byłem tam przez cały turniej i, i, i zupełnie przypadkiem się tam zjąłem z Klaudii taką presję właśnie posiadania bliskich w tych ważnych momentach. Bo gdzieś tam wcześniej byłem mówiony, nie no słuchajcie, to zabrzmi mocno prozaicznie, za ktoś mi powie, że... ale mąż. Ja, ja po ale wyjechałem, wróciłem na dwa dni do Warszawy, bo, bo miałem jakieś 40 urodziny kolegi i Klaudia i, i tak tam mnie patrzy, ale poczekaj chwilę, no mam w... W środę półfinał i ty jadziesz wylatujesz ja mówię ja, ja będziemy, że wrócę na finał i ona faktycznie ten półfinał wygrała z no nie, nie miała by... wyjścia w tej Tak, nie, 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 byli, tak nie, by, nie byli faworytami w tym spotkaniu i potem ja pamiętam jak przyleciałem na finał to już tak zacząłem ją zupełnie taką wyluzowaną i byłem właśnie mocno zdziwiony, że ona przed tym najważniejszym meczem gdzieś tam już sobie to wszystko tak fajnie w głowie poukładała bo poukładała bo ona najbardziej stresowała się tymi meczami pierwszej rundy i tak faktycznie chyba mają wszyscy teniści, że gdzieś tam jeśli my tak zawsze mówimy jeśli chcesz Grać faworyta, to musisz to zrobić w pierwszej drugiej rundzie. Tak samo właśnie wczoraj zrobiła to jest idealne nawiązanie do, do, do Magdy Linet, bo pewnie on z Jaber by się rozgrywała z meczu na mecz. Być może zagrałaby w ćwierćfinale, półfinale, bo była w formie, a. Magda... Spodziewaliście się takiego wyniku? Absolutnie nie. no Ja zupełnie. Duże nie. Zaskoczenie. Chociaż wydaje mi się, że Klaudia, troszkę bardziej, bo Klaudia gdzieś tam przewidywała, i to już przed turniejem w Rzymie, że on z Żaber będzie zmęczona, grając tyle spotkań ostatnio wygrywając Madryt, poprawiając właśnie też finałem w Rzymie, że gdzieś to faktycznie musiało z ja myślę, że Żaber że w przyszłym roku nie, nie zrobi sobie takiego terminarzu. Wygrała Madryt, prosto stamtąd miała jeden dzień przerwy, pojechała do Rzymu, zagrała do końca, A więc te parę dni przerwy dla niej, no to jest nic, bo to no sama wiesz, jak to jest, bo takim mieliśmy Zagom Tak, trochę więcej sukcesie. przerwy niż wy, więc w ogóle tego tak. nie, nie jestem w stanie w ogóle rozegrać jak... 11 ale. meczów, ale, ale, ale chyba przestanie lubić Polki. Nie, ona jest naprawdę moim zdaniem jeśli chodzi o, 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 o lubienie, jeśli możemy tak powiedzieć w że to ona jest w czołowej trójce, ją tam wszyscy kochają, lubią, szanują bo to jest naprawdę otwarta Ma dziewczyna do zawsze porozmawia z mediami i tak dalej i, 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 i bardzo i, miłe i tak słowa dalej. z jej strony w stosunku A, ale do mówię, jej... ja jak mówić o tej przerwie, to ja z drugiej strony uważam, że jeśli jesteś w formie, wygrywasz mecz za meczem, turniej za turniejem, to musisz grać musisz to wykorzystać i faktycznie gdzieś tam oczywiście, to jest te sławne e, komentatorskie, angielskie powiedzenie tu much tenis, for i, 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 i takie no, Anglanda ale... się lekko zachnęła teraz na słowa męża. Nie, 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 nie. Po, A po, po... prostu jak się jest w formie, no to tak jak Iga, no, no ty też, też Madre, nikt się Madre nie, Madre nie spodziewał tego. grać, no i postawmy sprawę jasną. Madryt chciała grać, Tomek Wiktorowski musiał ją naprawdę przez wiele godzin przekonywać, że nie, że nie, że potrzebny jest odpoczynek. Być może względem właśnie Rolanda Garosa, bo, bo pewnie Iga jakiś mecz e, wreszcie przegra, ale myślę, że to nie w tej edycji. Co jest kluczowe w takim turnieju? Głowa, regeneracja no bo to są olbrzymie obciążenia. O no wszystkiego po trochu ym... taktyka. Tak, to nie, nie, nie jest tak, że jest jakaś tam jed, jeden czynnik. Na pewno umiejętność tego... Zresztą teraz same, same te gwiazdy, same te najlepsze tenisistki zawsze mają ze sobą fizjoterapeutę, który no, pracuje nad ciałem, żeby, żeby doprowadzić je do Właśnie... takiego stuprocentowego przygotowania za każdym razem. Właśnie Aga Radwańska powiedziała, że uważa, że to był jej duży błąd, że nie początku nie dbała o tą regenerację i teraz będąc starsza wie jaki to był błąd. No dokładnie, to trudno się nie zgodzić z tym, ale oprócz tego, że, że wiadomo, trzeba być dobrze przygotowana, przygotowaną taktycznie, fizycznie, technicznie, mentalnie, no to, to, to właśnie ta ten, ten fizjoterapeuta jak najbardziej, jeżeli ktoś nie wie na co wydać pieniądze, to, to jak najbardziej trzeba zainwestować właśnie w taką osobę, która no. pracuje nad, nad twoim zdrowiem. A łatwiej się startuje w roli faworytki, bo z jednej strony wszyscy się ciebie boją i mogą, tak mam wrażenie, przegrać przed meczem, prawda? Bo to jak mówicie, że duża y, głowa ma duże znaczenie, czy jednak lepiej się startuje z tej drugiej pozycji, jak Magdalinet. No, Magda pokazała, że lepiej, i jednak kiedy się nie stawia za dużo na tę drugą I, i, i tutaj on żabers z kolei nie, nie dała rady, ale no, jeżeli chodzi o IG, to, to myślę, że tutaj nie ma dużego znaczenia, dlatego że pokazała już, że ta presja bycia numerem jeden jakby w ogóle. Na niej nie ciąży. No, ja moim zdaniem, jakby tutaj nikt nie ma prawa w tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garros wygrać z igą. Iga, tak samo i, powiedziała Agnieszka, nie i, ma i, dla niej konkurencji. Iga może przegrać tylko i wyłącznie sama z sobą, I, i, i to może być tylko i wyłącznie czynnik albo zdrowotny, że gdzieś tam, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, podwinie, się, mówiąc, wolokwialnie noga, a drugi Bukamy czynnik w Tak, a drugi czynnik to jest, to jest to jest tylko i wyłącznie głowa. No też widzieliśmy. Jak emocjonalnie zareagowała na to, co wydawało, że wydarzyło się w Rzymie. No gdzieś tam już ta, ta seria pięciu wygranych turniejów z rzędu, ta seria jakby pierwsza, która się dla niej zaczęła, czyli obrony jak, jak, jakiegokolwiek tytułu, tak, a tak to miało miejsce w stolicy Włoch, powoduje, że gdzieś te emocje u niej wzrastają z meczu na mecz, z turnieju na turniej i, i, i może się tak zdarzyć, że ona pewnie gdzieś w pewnym momencie pęknie. Ale, ale, ale nie sądzę, żeby to miało miejsce ale w Ale mam wrażenie, że ona jest też przygotowana na każde, yy, że tak powiem, na ka każdy rezultat, bo ostatnio mówiła, że wie, że to może się zdarzyć, i też się przygotowuje na to troszkę mentalnie, choć gra o to, żeby. Yy, tak, wygrać, no, tr tak. Trzeba być gotowym na każdą wersję, a każda pasa się kiedyś kończy. No, Więc I to, to też jest ta taka mądrość, myślę. To jest myślę. Chyba kwestia trochę zdjęcia z siebie presji, bo mówię tak, tak, będę walczyła o zwycięstwo, tak, to się kiedyś skończy, bo się musi skończyć. Nie nakładam na siebie presji, że będę do końca kariery wygrywać. Nie no, że są sportowcy tacy, którzy jakby uwielbiają takie poczucie, że jesteś faworytem, i też no, no, z drugiej strony my wiemy, jak, jak to jest w sporcie niepożądane, jak ktoś staje przed mikrofonem. I mówi, przed turniejem jestem faworytem, wygram, a potem tego nie robi. No to wiadomo, że od razu jest linch i tak dalej, i tak dalej. Więc my jesteśmy zresztą też takim narodem, który, który uwielbia atakować gdzieś tam z dziewiątej linii frontu. najgorzej jak, Najlepiej, jak jeszcze ma w ogóle zero sprzętu do tego ataku. Jego morale też nie są za wysokie, i, i to rośnie, 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 i wtedy my jesteśmy najbardziej szczęśliwi, że gdzieś tam właśnie z pozycji takiego underdoga jak Magdalinet wygrze i to nie jest faworytem ale to też no, jakby, no, nie możemy się szukiwać Aj. oczywiście musimy mówić że to jest pułapka że ona wygra tyle meczów z rzędu że no lepiej by, nie ferujmy takich wyroków no, postawmy sprawę jasno Iga jest stuprocentową y, fa, faworytką tego tego turnieju I, i koniec kropka. no jak nie wygra to ja mogę oczywiście gdzieś tam z kimś porozmawiać podyskutować dlaczego tak się stało ale ale na razie jakby nie dorabiejmy ideologii do czegoś czego nie ma. Znaczy, Jakie to... widzicie finał? Musiałbym, jakby wysoko. Może Nie, jakbym, pamiętam, pamiętam drabinka, ale jeśli tak miałbym, miałbym na, na, na ten moment yy, mówić, to to na pewno nie finał Świątek hale bo one mogą spotkać się ze sobą w czwartej rundzie. Yy... Kurczę, Zagląda, widział, że zaglądał w co jest najlepsze, że tak naprawdę no jakby jest, nie ma takiej jest, murowanej drugiej zawodniczki jest taka, jest taka zawodniczki. duża przerwa pomiędzy Igą a, a, a resztą tenisistek, gdzie jeszcze odpada on z żaber, która jakby na kleju i, i, i w ostatnim czasie miała najlepsze serie, że, że, no, że trudno jest mówić, no, jeśli ja miałbym strzelać to gdzieś tak myślę sobie, że to będzie że to będzie finał Iga Świątek z nie wiem kim, jest taka podobna zawodniczka koreańska, nie wiem kim nie wiem kim, <laughs> ale to jest niewiarygodne, że jest tak duża różnica na tak wielkim poziomie, Klaudia. No, to Z czego jest to szczególny. Czy są też jakieś słabe punkty igi? Powiedziałabym, że to jest szczególna dekada. No właśnie. Bo, bo tak nie było kiedyś, za czasów Agnieszki Radłańskiej. To tam mogłabym popatrzeć no, na się, drabinkę. Możesz tak? się wtrącić w słowo, jednak była Serena Williams tej tak, w tym kariery, najlepszym to momencie. Tak, w tym najlepszym momencie była właśnie... Serena Williams, ale potem było osiem takich, które Prawda. były. Się wymieniały. Tak, które były w bardzo dobrej formie i na bardzo wysokim poziomie grały. A potem była Sirena, tak. To teraz mamy Ige i, i właśnie parę takich zawodniczek, które są tu, są tu, są tu, są tu. Jeszcze się wykształciła. Jest peleton, ale się nie wykształciła. Jest peleton, tak, tak, nie tak, wykształciła. tak, 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 Ale myślę, że się wykształci no to, to Zobaczymy. Czas pokaże. A Sirina William w swoich najlepszych latach kontra Iga Świątek? Jakoś jesteś w stanie to sobie wyobrazić? Na pewno byłby to bardzo trudny mecz dla Igi, bo Sirina gra bardzo mocno, a Iga, kiedy przegrywała czy seta, czy um, jakieś mecze, to właśnie z takimi zawodniczkami, które... Bardzo y, mocno, szybko y, grały. No a jakby Sirina weszła w kort i, i nie pozwalała, idę, rozwinąć tych prędkości, no, byłoby to bardzo ciekawe. Już wiem. No. Świątek z Sakarii, będzie finał. O, cóż za poważna deklaracja. <grym zna> <śm> <grym zna> Lubię konkrety. Jeszcze, tu, tu jeszcze mam taką jedną nutkę niepewności, bo nie wiem jak będzie wyglądała Krejcikowa po tej dłuższej przerwie, a, a, ale myślę, że ona wygra z 2-3 mecze i gdzieś tam też pewnie fizycznie będzie się czuła nie najlepiej, więc jakby łapcie mnie za sobą, zwaniajmy się za dwa tygodnie, świątek Sakari. Świątek okay. Sakari. To byłby też fajny finał, bo z Sakari są takie nieuregulowane do końca rachunki, więc, więc byłby idealny finał tak naprawdę dla nas. Zastrzegając to wszystko, że oczywiście będąc faworytką nie, nie zawsze się wszystko wygrywa. Jeszcze jak chciał wrócić na chwilę do tej Linet. Czy to jest taki... Ona miała już kilka takich strzałów. Wygranie, zaszli i Co prawda tam skreczowała Barti, to chyba rok temu było dokładnie, ale no było widać, że, że, że w tym meczu jest Linet lepsza. Czy ona... Ma papiery na to, żeby wejść wysoko na French Open, czy, czy, czy raczej to będzie taki jedno, jednorazowy strzał, może dwie rundy, trzy rundy? Jak ją oceniacie? Czy ta regularność, czy wystarczy jej regularności do tego, już będąc jakimś rodzaju faworytką, a nie, nie taką osobą underdogiem? Znaczy na pewno Magdzie bardzo dobrze gra się w Paryżu. To był chyba jej pierwszy turniej szlemowy, gdzie była w trzeciej rundzie, tak? Mi się wydaje. I w zeszłym roku też po takim trochę, trochę słabszym okresie, po kontuzji, półfinał po w Strasburgu i właśnie trzecia runda na Roland Garros I zawsze dobrze się wraca do tych miejsc, gdzie się, gdzie się dobrze występuje wcześniej. I są takie dodatkowe moce, że tak powiem, uaktywniają się. I w tych czasach ciężko ciężko cokolwiek powiedzieć i i nie jestem w stanie teraz y, y, y... Przewidzieć tego, czy, czy ona odpadnie w następnej rundzie, czy dojdzie, czy wygra jeszcze trzy mecze, bo no, tutaj to nie, nie jest tak jak u Iggy, gdzie mogłabym powiedzieć, że słuchajcie, w tej i w tej rundzie będzie miała cięższą przeciwniczkę, ale i tak ją pokona. Mhm. Tutaj jest takie wszystko ruchome. No, Magda niestety ma problem z jedną rzeczą, że lepiej gra, kiedy nie jest faworytką, lepiej gra z tym które są od niej na papierze przynajmniej lepsze i, i, i teraz tak mogłem oczywiście powiedzieć że tak że Magda swoje do trzeciej czwartej rundy bo bo mówiąc językiem tenisowym, ściągnęła sobie z drabinki rywalkę, która była rozstawiona w tym turnieju z numerem szóstym. No i tu jest problem, bo my gdzieś tam zawsze w tych naszych kręgach tenisowych używamy stwierdzenia cała Madzia. I, i właśnie cała Madzia gdzieś tam rozegrała fenomenalny mecz, i, i za chwilę z, z, z tego wybitnego występu, który mieliśmy miejsce wczoraj, no gdzieś tam to wszystko jej, jej ucieka. No bo tu jest oczywiście odrobinę gorzej z psychiką, nie tak jak u Igi Świątek. I, I ja bym chciał bardzo, żeby Magda poszła szła za ciosem wreszcie, zrobiła drugą, trzecią, czwartą rundę, ale tak jak mówi Klaudia, no tutaj niczego nie możemy być pewnym, ja tylko mam nadzieję, że Magda gdzieś tam po pierwsze poukłada sobie w głowie to zwycięstwo z Żaber, że to nie jest wszystko, co w tym turnieju zrobiła, bo, bo jeszcze do zrobienia są rzeczy ważniejsze, czyli przejście jakiejś tam pewnie łatwiejszej rywalki z tego, co pamiętam, będzie to włoska Trewizon, która też już na Rolandzie grała w tych najważniejszych meczach, bo przecież to była przeciwniczka Igi w roku 2020. Kiedy bodajże iga była w, nie była tak. tylko wygrała Czyli turniej, finał, tak? Ale, um, ale teraz jeszcze ta trewizam wygrała rabat. I yy, więc jakby, no tutaj, tutaj, tutaj sobie trzeba, musi Magda, sobie odnoszę wrażenie, to może być dla niej taki przełomowy yy, turniej względem tego, co, o, 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 o co pytał Łukasz. Że może wreszcie pójść za ciosem, wejść do tej czołowej 30, zrobić tutaj czwartą rundę, która daje jej bardzo dużą liczbę punktów, a z drugiej strony też możemy tu się spotkać, nie wiem, we wtorek i w środę i, i, i wy mi zadacie pytanie, co się stało, że Magda po pokonaniu on nie wygrała z włoską telewizją. A odpowie, Cała Macia. A ja powiem cała Macia. No. <grystanie> A jeszcze, to jeszcze do idzie, bo chciałem się zapytać, bo Agnieszka Radwańska nam powiedziała, że jej największą mocą jest to, ta, ta siła i regularność gry, która powoduje, że nawet jeżeli przeciwniczki wejdą na taki wysoki poziom i ten pierwszy set jest walką, nawet Potrafią wygrać. To w tym drugim, trzecim secie tej, tego poziomu nie są w stanie utrzymać, tej siły, tej, 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 tego, tego poziomu nie po prostu. Pękają. Znaczy Iga weszła na taki poziom, gdzie mm, nawet jeżeli jest y, ciężko y, w pierwszym secie, to ona i tak wygrywa te ważne momenty w gemie. Nawet jeżeli nie do końca funkcjonuje jej pierwsze podanie, to jest w stanie drugim serwisem też zrobić grę. Jeżeli forehand gdzieś nie jest do końca skalibrowany, to zagra trochę więcej backhandem. Ma taki wachlarz e, możliwości e, i tak może sobie wymieniać te wszystkie zagrania i na nich polegać, że to jest jej największa siła i. Są jakieś słabe punkty? Na razie nie widzę. Hmm, Bartek, słabym punktem jest dla mnie to, że e, aż Barti skończyła karierę, bo naprawdę chciałbym zobaczyć teraz mecz Iggy z Australiką. To by było coś fenomenalnego i gwarantuję wam, że to by były takie finały tych turniejów Wielkiego Szlema, które byśmy oglądali przez rok, yy, dwa, i tego mi na pewno będzie brakowało. Nie ma ich słabych punktów. Oczywiście zdarzają się jakby słabsze momenty w, jak, w danych spotkaniach i to jest normalne, ale gdzieś tam yy, faktycznie no, ona jest w stanie poprawiać się z yy, piłki na piłkę. Sama zresztą o tym mówi. Teraz widzę, że to jest taki. Jej cel, że zaczyna słabiej spotkania, i potem gdzieś tam po 5, 10, 15, 20 minutach wchodzi na pułap nieosiągalny dla innych tenisistek. No to widzimy w tych drugich setach, widzimy w tych finałach wielkiego, wielkich turniejów, że w tym jest w pewnym momencie mój ulubiony tekst: Drogie panie, żarty się kończą. Pani Iga odjeżdża, i mówi wam cześć, i, i, i czołem. I potem, oczywiście, jeśli on z Żaber, taka z finału w Rzymie, która ze stanu tam 1-4, włącza na dwie minuty naprawdę. Czy tam na, na, na 10, nawet fenomenalny tryb gry. No to fajnie, robi się gra. I wreszcie jest ten finał do oglądania. Wszyscy się cieszą. Wow, i gamary walkę, ale w pewnym momencie jest dobra. No to już też starczy. Dziękuję Ci serdecznie, pozdrawiam. Za chwilę odbierzemy puchary, No i tyle. No. Hubert Hurkacz. No tak, jest taki polski, jest, spoki, tak, jest taki... Tak, jest taki jest jest Generalnie taki, mamy minutę, więc... Jest taki więc polski tenisista, który, który w tym roku wygląda na ziemi zdecydowanie lepiej niż w latach poprzednich. Bardzo bym chciał, żeby Hubert dotarł do ćwierćfinału Rolanda Garosa, Proszę, Klaudia. Yy, tak, tak, tak. Ja kibicuję Hubertowi, żeby się przełamał, bo, bo ziemia jest trudna dla niego, bardziej wymagająca, ale najlepsi pokazują, że no, trzeba się przełamywać i, i mam nadzieję, że będziemy cieszyć się długo z tego. I, i dzisiaj, i dzisiaj nic o piłce nożnej, nic, Zer, nie, no, nie zdążymy. Nie zdążymy. się zdać, no, nie Klaudia, co sądzisz o nowym trenerze, pogonić, że AC Milany... rzeczy ważne <laughs> i ważniejsze. Dzisiaj ważniejszy nic... jest tenis, a ważna piłka nożna. Przepraszam, bardzo. Gala Ekstraklasy dzisiaj wieczorem. Ja dzisiaj będę Tyle na Gali Ekstraklasy rozmawiała o tym. No i to jest ten moment, kiedy podsumujecie piłkę nożną klasę. Dziś od piłce nożnej nie zdążyliśmy porozmawiać. jeszcze ostatnie pytanie króciutkie. Dzioko nadal. Czy ktoś jeszcze? Alkaras. Yy, finał djokovic alkaras Świątek Sakari. Tak to będzie wyglądało. No i momencie... jest konkretne te odpowiedzi. Małżeństwo, można powiedzieć, piłkarsko-tenisowe, Klaudia Jans Ignacik. Zróbmy taką godzinną audycję następnym Dobrze. razem. Mamy 6 sekund, na teraz już nie mamy. I Bartek Ignacik, który widzę, jaki komentator tenisa. Dziękuję bardzo.